dalszy ciąg. I może mi ktoś przypomni. Wartościowa ekonomiczna teoria informacji była ostatnia. No tak, tak, ale na co do 20, a tam naszą salę ktoś chwilowo zajął, ale zwalniał o 19. Przyjdziemy tam. Teraz już jest. Przypominam, że mówiliśmy na temat mocy swobodnej i energii swobodnej, skumulowanej. Sprawa polega na tym, że na przykład ekonomii tradycyjnej, a wszystko co przed ekonomią cybernetyczną to jest dla nas tradycyjne. My nie stosujemy tutaj kryteriów czasowych, tylko kryteria metodologiczne. Otóż w tradycyjnej ekonomii do miary mocy ekonomicznej używa się PKB. Jak wiem, jest to wskaźnik nieobiektywny, bo zależy od czynników psychologicznych, a czynniki psychologiczne zależą od nieskończenie wielu elementów. Natomiast tutaj we wzorcu systemu autonomicznego wprowadzamy pojęcie mocy swobodnej, przy czym PKB jest miarą mocy całkowitej, a nie cała moc całkowita może być używana do sterowania. Przede wszystkim, przypominam, musi być pokryta moc jałowa związana z utrzymaniem przy życiu danego systemu autonomicznego. W wypadku na przykład wojska to się nazywa fundusz wegetacyjny, ale można tą nazwę stosować również do całego społeczeństwa, więc moc jałowa to jest to, co jest niezbędne do utrzymania społeczeństwa i to trzeba potrącić z mocy całkowitej. Dalsza sprawa to z tej części, która pozostaje z mocy całkowitej po potrąceniu mocy jałowej, czyli tego funduszu wegetacyjnego, zostaje tak zwana moc dyspozycyjna, ale też nie cała moc dyspozycyjna może być użyta do sterowania, a tylko ta jej część, która zostaje po potrąceniu mocy roboczej. Moc robocza jest zużywana do po prostu znajdowania źródeł mocy czy energii w otoczeniu i pobierania tej mocy. W wypadku ludzi to można mówić, że to jest ta moc, która jest zużywana na pracę zawodową czy biznesową, która zapewnia środki utrzymania. No może dla przypomnienia maluję. Moc swobodna, P.
w dowolnej chwili te i, gdzie i jest indeksem chwili, no, w wypadku funkcji ciągłej, to będzie nieskończenie, mała chwila w wypadku funkcji dyskretnej, czyli skokowo zmiennej, no, dotyczącej ekonomii to będzie rok, no bo dane statystyczne mamy z dokładnością do roku. Jest równa mocy całkowitej. I minus P0, to jest moc jałowa, moc TI, plus PR od TI. No tutaj to jest moc swobodna. Proszę sobie teraz zanotować dalej. Dzięki posiadaniu mocy swobodnej wewnętrznej system autonomiczny może też sterować w otoczeniu pewną mocą myślnik, jest to jego moc zewnętrzna. Jest to jego moc zewnętrzna. No tak, może niech będzie otwarte, bo to zmieniamy. Jest to jego moc zewnętrzna. To sobie proszę podkreślić, jest to jego moc zewnętrzna, swobodna, którą oznaczamy, PZS. To jest moc wewnętrzna, a to jest zewnętrzna. W rzeczywistości oczywiście system autonomiczny steruje sumą tych mocy. Jeżeli, dalej piszemy, jeżeli rozpatrujemy proces autonomiczny, jeżeli rozpatrujemy proces autonomiczny, czyli system autonomiczny istniejący w czasie, przecinek, to w jego interesie, oczywiście to jest interes rozumiany tak jak w teorii systemów autonomicznych, procesów autonomicznych, a niekoniecznie tak jak w tradycyjnej ekonomii. Zwracam uwagę, że my tu używamy takich samych słów, ale one trochę co innego znaczą, przy czym w naszym słowniku mieści się również pojęcie tradycyjne, ale nie na odwrót. To jest tak jak z programami komputerowymi. Przy pomocy nowego programu można zapisać, odczytać program zapisany w starej wersji języka, ale odwrotnie nie. I to jest taki właśnie nasz sposób kodowania. Jeżeli ktoś, kto nie przeszedł tych wszystkich szczebli, będzie chciał bezpośrednio czytać taki tekst, to albo go źle zrozumie, albo dojdzie do wniosku, że po prostu jakieś rzeczy takie zupełnie niekompatybilne z tradycyjną wiedzą. Tutaj mówimy, że to nie ma sensu się tym zajmować.
związku z czym dla nas nie jest potrzebne stosowanie żadnych szyfrów ani tym podobnych. Tak nawiasem mówiąc, słuchajcie, nie ma szyfru, którego by się nie dało złamać. A łamanie szyfru metodą zapoczątkowaną swego czasu przez porucznika późniejszego pułkownika Kowalewskiego, o którym niedawno w internecie był filmik, to polega na ustalaniu częstotliwości występowania pewnych znaków, to może być litera, sylaba albo słowo. I tu się nie da uciec. Można, nie wiem jak zaszyfrować litery, ale pewne słowa z pewną częstością muszą występować. I po tych częstotliwościach się odkodowuje właśnie całe słowa z reguły. No na przykład jak namierzamy depesze zakodowane oczywiście jakimś szyfrem niezłamanym ze szczebla kompanii do szczeblu batalionu, to z określoną częstością będzie tam występowało słowo pluton, z inną kompania, z inną batalią, z inną pułką. I te częstości są, powiedzmy sobie szczerze, niemalże międzynarodowymi standardami. Jak mamy ustalone te częstości, łamiemy od razu całe słowo, a całe słowo to jest odkodowanych ileś tam liter. Metoda prosta w użyciu, no tak prosta, że odbiera chleb szyfrantom. Dzięki temu na przykład nasi kryptolodzy, którzy oczywiście stosowali też bardziej zaawansowane metody, ale najskuteczniejsza była ta prosta, jak karabin Mosina alias Kałasz jednak jest niezastąpiony ciągle w różnych walkach. No to proszę was, Ruscy urządzali straszne czystki, bo byli, no, okazało się, że Polacy czytają nawet najtajniejsze, najlepiej zaszyfrowane depesze dotyczące obrad biura politycznego. No to towarzysz Stalin i tam najpierw Jagoda, potem Jeżow, Jeżowie rukawice, uznali, że musi być polski szpion, może nawet więcej, na terenie biura politycznego. I na podstawie byle poszlak rozwalali seryjnie swoje. A tajemnica była taka, że po prostu nasi dobrze łamali te szyfry. No zresztą tam może więcej było tajemnic, ale jeszcze tak nie chcę wnikać w te sprawy. Pytanie. Jeżeli rozpatrujemy proces autonomiczny, czyli system autonomiczny, tak, w czasie pan profesor tego zdania nie dokończy. Tak, czyli system autonomiczny w jego interesie. Tak. No, to w jego interesie leży dwukropek. Maksymalizacja. Nie mocy w danym momencie. Może tu napiszemy. Maksymalizacja, no tu napiszmy, ale tu proszę zostawić miejsce, P, S, P, I, to jest jego moc wewnętrzna, plus jego moc zewnętrzna, P, Z, S, T, I, ale nie tylko w danym czasie. Nasi mędrcy, nasi politycy żyją tu i teraz. Od wyborów do wyborów. W życiu narodu to jest jeden moment. 4 lata, to co to jest? Oczywiście. Trzeba na skali dużego takiego systemu, procesu, jakim jest całe państwo, już nie mówię o grupie państw, ale nawet w skali jednego państwa, jest maksymalizacja sumy tego, czyli skumulowanej mocy, a to jest nic innego jak energia. O. Suma od, no powiedzmy T równe T0, gdzie T0 jest początkiem egzystencji systemu, to T, Z to jest moment zagłady. No
No dobrze, a skumulowana moc to jest nic innego jak energia. Czyli jest to maksymalizacja energii swobodnej, tej wewnętrznej, od T0 do TZ, plus energia też skumulowana, swobodna, ale zewnętrzna. Również przez ale od T0 do TZ. Zmaksymalizacja energii leży tutaj. W interesie oczywiście, jakby ktoś się chciał posługiwać funkcjami ciągłymi, to zamiast sumy całkiem trzeba użyć, ale to nie ma sensu, dlatego że dane statystyczne, którymi my się posługujemy, są nanoszone w rocznikach statystycznych rok po roku. Przepraszam, przy pierwszym dużym F porówna się max klamra E duże i tam jest S na dole. Nie widzę. Gdzie? Tu jest S. Tak, oczywiście, no tak. Oznakowanie jest takie samo jak tu. Bo tak pasuje po prostu. Oczywiście. Energia to jest moc skumulowana. Normalna, fizykalna definicja, bo my tutaj, powiedzmy sobie szczerze, żadnych pod tym względem rewolucji nie wprowadzamy. I dalej piszemy. Sterowanie energią w nawiasie mocą. Czyli maksymalizacja w jego interesie leży. Oczywiście maksymalizacja, ale w czasie od T0 do TZ. Przy czym to TZ przy optymalnym planowaniu powinno dążyć do nieskończoności. Kierownictwo powinno starać się w jak najdłuższym czasie zachować zdolność do sterowania. Bo jak straci zdolność do sterowania, czyli jak straci energię swobodną, wewnętrzną i zewnętrzną, to przestaje funkcjonować jako system autonomiczny. To może oznaczać albo zagładę fizyczną, no po prostu populacja wymrze, albo poddanie się pod sterowanie innych systemów, ale one będą sterować we własnym interesie, niekoniecznie zgodnym interesem systemu sterowanego, bo zresztą raczej częściej jest to interes niezgodny. Mówienie o wspólnych interesach całej ludzkości ma sens tylko w wypadku motywacji witalnych. Na dłuższą metę oczywiście. To znaczy, no, znaczy utrzymanie egzystencji całej ludzkości w stosunku do zagrożeń zewnętrznych. No takich jak tsunami, czy takich jak uderzenie jakiegoś, nie kosmitów, tylko kosmici to są bajdury. No nowoczesne bajki, no kiedyś były bajki, na miotłach latała, a teraz UFO lata. No. To jest po prostu w nowym języku zakodowane bajdy ciotki Adelaide. No, tylko chodzi, jest inny problem. Tylko chodzi o to, tylko chodzi o to, że po prostu asteroid może uderzyć. To jest realna historia. Ale my nie mówimy o realnych czy nierealnych, tylko chodzi mi o interes gatunku. To jest interes właśnie gatunku, tak. Żeby się przed uderzeniem asteroidu zabezpieczyć. Tu jest wspólny interes. UFO jest krasowy. Ale poza tym jest... Nie wiadomo, czy UFO istnieje, czy nie. Nie o to chodzi. Nie wiadomo, co to jest. UFO jest krasowym z dawnych lat, tak jak w tej piosence. Dokładnie. Tak. Nie wiadomo, co to jest właśnie. Pokazanie interesu. W nazwie jest powiedziane, że to jest niezidentyfikowany obiekt. Tu chodzi o wskazanie interesu gatunku. No więc w takich sprawach istnieje interes gatunku oczywiście. Natomiast cała reszta, no to zresztą będziemy omawiać sobie analizy w następnych zajęciach, na konkretnych przykładach. Zobaczymy, że te wzory to nie jest tylko abstrakcja, tylko to dotyczy bardzo konkretnych zjawisk
notowanych w rocznikach statystycznych, a więc nie żadne tajne materiały, ale przy pomocy analizy tych danych będziemy mogli ustalać pewne no, plany, które być może są nawet tajne, ale mnie nie interesują tajne plany, jeżeli one nie mają szans na realizację w realu, a nie tylko w wirtualu. Proszę Was, to więc to jest taka sprawa. Teraz proszę sobie dalej tam pisać. Sterowanie energią, w nawiasie mocą socjologiczną. Sterowanie energią, w nawiasie mocą socjologiczną. Jest możliwe dzięki posiadaniu energii swobodnej. Tak. Narzędziem tego sterowania może być to jest bardzo istotna sprawa, albo energia robocza, albo bodźce informacyjne lub energetyczne. Przypominam, tu mamy wzorzec systemu autonomicznego. Dojście do skutku reakcji dowolnego systemu autonomicznego jest wynikiem po pierwsze pobrania energii roboczej, która jest niezbędna do wykonania reakcji, a tego nie dyktuję, bo to kiedyś omawiamy, jak ktoś chce, może sobie to pisać. O, tutaj jest reakcja. Najpierw musi być energia robocza, ale oczywiście energia robocza no, może być zmarnowana, to znaczy wypromieniowana do otoczenia, czyli rozproszona bez wykonania reakcji, albo zużyta na różne cele, na różne reakcje. I o tym, na jakie ta energia robocza, na jakie cele zostaje zużyta, decydują bodźce. Znowu energetyczne lub informacyjne. O, tutaj reakcja jest funkcją, jest zależna od bodźców i od energii roboczej. Na przykład, będziemy teraz omawiać na tych zajęciach, zaczniemy omawiać problemy demografii. Od dzisiaj w Rzeczpospolitej był bardzo ciekawy artykuł, w którym stwierdzono, że w Polsce po prostu naszemu narodowi grozi wymieranie. Właściwie my już jesteśmy na drodze do wymarcia i na tą drogę wkroczyliśmy dokładnie w roku 1989. Dokładniutko. To mówi samo za siebie, bo cała reszta to już jest tylko nadbudowa. Jak nie ma ludzi, to nie ma nic, ani PKB, ani KPR, ani KPO, ani KDO, ani NKWD nawet. Nie, to muszą być ludzie. NKWD to nie są roboty, to są ludzie konkretni. Więc słuchajcie, sprawa polega na tym, że jeżeli na przykład chcemy, tam poruszają autorzy ten temat.
Chcemy, żeby naród nasz nie wymarł. Czyli chcemy się przeciwstawić realizacji planu Himmlera, któryśmy tu kiedyś omawiali, który polegał na załatwieniu narodów słowiańskich poprzez depopulację. Czyli politykę neomaltuzjańską, jak to się nazywa. To jest dokładnie opisane, zresztą na dwóch blogach prowadzonych przez naszych seminarzystów, tylko z innej grupy. Możecie znaleźć te materiały źródłowe związane z procesem Brygady Führera Karla Klauberga, czyli generał Brygady SS Karla Klauberga. Tam te materiały wszystkie są. Urzędowe tłumaczenia na język polski do procesu, publikowane w zeszytach oświęcimskich w 1958 roku. I proszę Was, ten plan właśnie przewidywał na dłuższą metę załatwienie narodów słowiańskich przez depopulację. Nie przez mordowanie, tylko przez obniżenie stopy urodzeń oraz ewentualnie zwiększenie stopy zgonów. Ten plan jest w cirka 60% wykonywany, na szczęście nie w 100. No ale to takie słabe pocieszenie. No i proszę Was, właśnie w tym artykule jest opisane zjawisko, oczywiście bez odwoływania się do planów himmlerowskich, które możecie znaleźć na blogu twxblog.pl albo na Polska Myśl Narodowa. I tu macie na ten temat źródłowe materiały, łącznie z fotokopiami tych źródłowych tekstów. I proszę Was, no jest problem. Jeżeli nie wzrosną parametry demograficzne, a ściśle mówiąc stopa urodzeń albo współczynnik reprodukcji ludności, to naszemu narodowi po prostu grozi wymarcie i to jest kwestia, bo w ciągu 100 lat przestanie istnieć. No to teraz w jaki sposób temu można przeciwdziałać? Po pierwsze, musi być dostarczona energia robocza, czyli potencjalni rodzice, a to dotyczy młodych roczników, no nie moich rówieśników, tylko Was konkretnie. Po pierwsze, młodzi ludzie muszą mieć pracę. Po drugie, muszą mieć realną możliwość zdobycia mieszkania. To jest to minimum minimorum. Energia robocza idzie w tej chwili w moc jałową w postaci rozwoju biurokracji i rozwoju regulacji prawnych, które zwiększają moc jałową. To chyba jest oczywiste, nie muszę tego uzasadniać. Zamiast na wychowanie dzieci, to idzie na stanowiska pracy dla biurokratów i te różne regulacje, czyli narzędzia i władzy po prostu. Na niepotrzebne stanowiska, które w ogóle nie powinny zaistnieć. No im są, biurokratom są potrzebne. Widzicie Państwo, tu widzimy sprzeczność interesów. Obiektywną sprzeczność interesów między klasą społeczną biurokracji, która się zasłania oczywiście klasą polityczną, że to nie my, to wszystko politycy, ale ilu tych polityków jest? Kilkuset, no, może kilka tysięcy, to nie jest żadna klasa społeczna. Są biurokratyczne marionetki, którym się do podpisu podsuwa seryjnie różne dokumenty, nawet nie czytając podpisu, a teraz będą patroszeni, no, nieboszczyk prezydent jest patroszony, że tam łaskawił kogoś nieodpowiedniego. Ja się właśnie niedawno spotkałem z przykładem takich działań. Mam znajomego, który jest niepełnosprawny i są dotacje unijne dla takich niepełnosprawnych. No i powiedział mi, że w tym roku nie ma szans na dostanie go, bo przed momentem rozpoczęcia składania wniosku już oświadczono, że te dotacje, że pieniądze się skończyły. Prawdopodobnie dlatego, że właśnie zostały całe spożytkowane na biurokrację. Oczywiście. Tu widzimy obiektywną sprzeczność interesów. To nie jest nieudolność. Jak chodzi o interesy biurokracji, to ona jest niesłychanie sprawna, stanowi bardzo silną grupę nacisku, a później w razie czego się wszystko zwala na polityków. Ten polityk winny, tamten polityk winny. Politycy tylko pozornie mają
władze. W rzeczywistości są eksponentami interesów biurokracji. Jak przestają bronić interesów biurokracji, to są zmuchiwani natychmiast. No, ja tu nie chcę uprawiać propagandy i mieszać się w politykę, ale znajdziecie sobie takie przypadki. No, może o, taki przypadek już nieaktualny politycznie tam. Były dwie partie, były, bo już teraz ich nie ma, więc temat jest historyczny. Były dwie partie, które próbowały nie realizować interesów biurokracji. Ich już nie ma na scenie. Przedtem była jedna, też jej już nie ma. Pomyślacie się, jakie to są partie. Utrzymać się mogą tylko te, które realizują interesy biurokracji, a cała reszta to są już dekoracje takie. Ja to się nie poddaje. Znowu zaczyna blokować drogi. Kto? Andrzej Leper. Leper. Samochód. Nie, no to są. Prosimy bardzo. Nauczyciel małżeństwa. Bardzo prosimy. Słucham. Nie, to są nie. Nie, właśnie w sali, ale to nie znajdziemy. A jakieś zebrania, na spotkanie nauczyciel małżeństwa. A to, nie, to nie. To pewnie w salce oazowej dawniej. Wiecie, czy to jest? Nie. Nie bardzo. To 19 metrów rozmawiamy, to zapraszam. To jest obok salki ministranckiej, na pierwszym piętrze domu parafialnym. No dobrze, demografia jest mowa. No tak, to właściwie takie wykłady powinny być w ramach kursów przedmałżeńskich. Ale to już jest inna sprawa. Więc proszę was, po prostu biurokracja broni swoich interesów, które są obiektywnie sprzeczne z interesami zdecydowanej większości reszty społeczeństwa, no bo biurokraci też są częścią społeczeństwa. Odporna na reformację. Słucham? Na reformy jest odporna. No właśnie, reformy są ciągle, ale te reformy się robi tak, żeby się nic nie zmieniło. Bo no, są też zmiany stanowisk, nazw. Stanowisko. Tak, tylko to Koneczny już odkrył, że w cywilizacji bizantyjskiej, która u nas dominuje, to reforma polega na odmiennym sposobie wypełniania dokumentów. Inne druczki, inaczej wypełniane. I to jest wszystko. Więc słuchajcie, pierwsza rzecz to jest energia robocza, która u nas idzie w moc jałową, a powinna iść na właśnie reprodukcję ludności przede wszystkim. No ale to nie wystarczy. Dlatego, że pieniądze mają to do siebie, że bardzo łatwo je zmarnować. Jak ktoś mi mówi, że nic nie mogę, tego nie można zrobić, bo nie ma pieniędzy, znaczy w ogóle nie wie, czym są pieniądze. Pieniądze to jest informacja, która jest kluczem do socjologicznej energii w otoczeniu. I trzeba mówić o energii socjologicznej, tej właśnie zewnętrznej, o, tu, a nie o pieniądzach. Jak nie ma energii socjologicznej, to nic pieniądze nie pomogą, bo będą to tak zwane puste pieniądze. Ta cała dyskusja w tej chwili o OFE jest w ogóle bez sensu, bo ani jedna strona, ani druga strona nie rozumie istoty problemu, a istota problemu polega na tym, że się rodzi za mało dzieci. I żadne OFE, strofy nic nie pomogą, jeżeli się będzie nadal rodziło tak mało dzieci, jak w tej chwili. I stąd ta karykatura, że naskakują na siebie dwa kościotrupy, jeden z Pawła Roskowskiego, drugi Balcerowicza. No, to mocno powiedziane, tak. Oni reprezentują lobby różnych interesów, różnych gałęzi biurokracji. To są dwie mafie. To są różne biurokratyczne. No przecież OFE też ma całą swoją biurokrację. Jeszcze większą niż ZUS. Jeszcze większą niż ZUS, czyli ma większą moc jałową i roboczą. No to ma większe. To więcej zarabiają niż ci pracownicy ZUS-u. Przecież w ramach biurokracji też jest hierarchizacja. Jedni mają większy dostęp do tej mocy socjologicznej, a drudzy mniejszy. To tak jak było kiedyś w Polsce szlacheckiej. Była szlachta zaściankowa, która, no powiedzmy sobie szczerze, niewiele miała do powiedzenia. Tylko jak były wybory, to się liczyły głosy i szable. Na sejmiku. Później na sejmie, na
na wolnej elekcji, a tak naprawdę liczyły się rody magnackie, które tym wszystkim trząsły. Ta drobna szlachta była w kieszeni magnateli, zwłaszcza No i tak samo jest teraz. Zwykły urzędnik to jest tylko baza społeczna wielkich biurokratów. No dobrze, więc po to, żeby ta energia robocza była zużyta na tą reakcję, na którą powinna być zużyta, na przykład w tym wypadku na rodzenie, wychowywanie dzieci, muszą podziałać odpowiednie bodźce. Więc energia robocza jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym wykonania reakcji. No i w związku z tym bodźce dzielimy generalnie na bodźce energetyczne i informacyjne, czyli energia tu podwójnie występuje, raz jako energia robocza, dwa jako bodźce energetyczne, na przykład ekonomiczne. A druga sprawa to podział na bodźce energetyczne i informacyjne, które dalej, przypominam, dzielimy sobie na poznawcze, ideologiczne, etyczne, prawne, ekonomiczne i witalne. W tradycyjnej ekonomii się łącznie traktuje bodźce ekonomiczne i witalne jako bodźce ekonomiczne. I to jest błąd, na którym się wyuczyła PRL i obecny zresztą reżim światowy się też na tym wykłada, ale to jest osobna sprawa. To jego sprawa, nie nasz cyrk, nie nasze małpy. W każdym razie te rzeczy są istotne. Bodźce i energia robocza. Natomiast zablokować reakcję można w dwojaki sposób. Najprostszy, wstrzymać energię roboczą. Wtedy żadne bodźce już nie pomogą. To zrobiono w ramach tak zwanych reform od 1989 roku. Bo zaczęły się te reformy jeszcze za premiera Krakowskiego. Balcerowicz, Mazowiecki, to już tylko kontynuowali to. Po prostu przy pomocy inflacji brutalnej, pod hasłem tłumienia inflacji nakręcono ją do niebotycznych rozmiarów oraz sztywnego kursu dolara, czy w ogóle dewiz, pozbawiono ludzi oszczędności. Przy pomocy tak zwanych reform balcerowiczowskich narosło olbrzymie bezrobocie. W pewnym momencie nawet przekroczyło 20%, a wśród młodzieży, czy w ogóle młodych ludzi, którzy dla procesów reprodukcji ludności są właśnie istotną grupą, to bezrobocie było jeszcze większe, na 40%. No i współczynnik reprodukcji spadł. Już tu żadne bodźce propagandowo-wychowawcze właściwie nie były potrzebne. No i teraz, proszę was, tego mamy skutki. Już trzecia faza bezrobocia. Trzecia faza bezrobocia i powiedzmy stała faza depopulacji, trwa 20 lat. Tego nie było w historii Polski. Może z wyjątkiem okresu potopu szwedzkiego i tego, co tam potem się działo. Ale wtedy nie mieliśmy tak dokładnych statystyk urodzeń, więc to tylko na podstawie globalnej liczebności populacji możemy wnioskować pośrednio. No dobrze, i teraz proszę was dalej. Przechodzimy do sprawy mocy, możliwości sterowania tą mocą zewnętrzną i wewnętrzną. Proszę teraz napisać tak, społeczną wartość informacji niesionych przez bodźce możemy określić ich wpływem na moc całkowitą P
możemy określić ich wpływem na P, no, całkowitą P, T i. No, całkowitą P, T i, która zgodnie ze wzorem Mazura jest iloczynem CTI razy A. Wszystko są funkcje czasu, bo zmieniają się w czasie, razy mi. Stosuję już konsekwentnie mazurowskie oznaczenie. I tu podaję oznaczenia. PTI jest to moc całkowita systemu autonomicznego. Myślnik. Moc całkowita systemu autonomicznego. To zamiast pisać całe słowo system autonomiczny, można skróty pisać. SA. Będzie wiadomo, że to nie chodzi ani o spółkę akcyjną, ani o Sturm Abteilungen. Więc SA. W wypadku państwa. To piszemy? Tak, w wypadku państwa. Miarą może być produkt globalny. I miarą może być produkt globalny. Słuchajcie, tutaj bardzo istotna sprawa, że można to albo mierzyć w pieniądzach, ale to wtedy będzie mało obiektywny miernik, albo w konkretnych produktach. Na przykład produkcja stali, cementu, produkcja energii elektrycznej, jak mówimy o mocy. Z energią elektryczną natomiast jest gorzej, gdybyśmy chcieli mierzyć energię skumulowaną, bo ona się zużywa w jednym cyklu i się nie kumuluje. No tam trochę w akumulatorach można skumulować, ale generalnie ona się nie kumuluje w długich okresach czasu, więc trzeba brać takie mierniki, które się kumulują. Teraz C od TI to jest ilość materiału, z którego jest ukonstytuowany system. To jest ilość materiału, z którego jest ukonstytuowany system. W wypadku państwa liczba ludności. W wypadku państwa liczba ludności. No ale tu ktoś może powiedzieć, liczba to jest wielkość abstrakcyjna, a C powinno mieć wymiar fizykalny masy, bo to jest zupełna moc. Realną, fizykalną moc. No to tak ściśle biorąc, trzeba by ustalić średnią masę, średnią statystyczną masę członka społeczeństwa i pomnożyć przez liczebność. Nie ma żadnego problemu. I to by była moc fizjologiczna danego społeczeństwa. Amerykanie mają większe, no więc tutaj właśnie tak, to jest istotna sprawa. Nietrywialna, bo to by się mogło wydawać trywialne i ktoś powie, no dobrze, no. Żeby nie szokować, że to społeczeństwo ma tyle i tyle tysięcy ton masy, a to tyle i tyle, to używamy liczebności, zakładając, że te masy są podobne, ale czasami one się istotnie statystycznie różnią. Na przykład średnia masa członka społeczeństwa amerykańskiego jest istotnie większa niż średnia masa członka społeczeństwa japońskiego. Do tego jeszcze dochodzą właściwości, no powiedzmy treści żołądka, które powodują, że pewne pokarmy
lepiej trawią Japończycy niż Amerykanie. Z wyjątkiem Amerykanów japońskiego pochodzenia, którzy jednak nie są dominantą tej populacji japońskiego czy chińskiego. No można nie wiem jak powstować na rasizm, ale nie zmieni to faktu, że treść żołądka jest inna po prostu. Tak jak wskaźnik główny głowy jest inny, żeśmy tu kiedyś malowali tę sprawę, prawda? Kwadrat Czekanowskiego dla Europy. Więc proszę Was, w czasie wojny Japończycy jeńcom z armii amerykańskiej dawali takie same racje, jak swoim żołnierzom niefrontowym, co jest zresztą zupełnie zrozumiałe. Amerykanie byli przekonani, że są celowo głodzeni, bo dla Amerykanina powiedzmy to nie wystarczyło, choćby z tej racji, że ma masę większą, średnią, to istotnie większą niż ten żołnierz japoński, a po drugie ryż, który jest podstawowym składnikiem diety Japończyków, Chińczyków i innych przedstawicieli tak zwanej rasy żółtej, ale też nie całej, bo Lapono i duch nie. Więc tu rzeczywiście nawet w ramach tej samej rasy są różnice. No ale tam powiedzmy na tamtym terenie geograficznym to powiedzmy zarówno Japończyków, jak i Chińczyków, więc to oni lepiej trawią ryż i lepiej wykorzystują, więcej mocy z niego uzyskują, niż powiedzmy żołnierze, przeciętny żołnierz amerykański, jeśli nie był rasy żółtej. Teraz się nie mówi, antropologowie boją się oskarżenia o rasizm, więc używają określenia takson biologiczny. Chcą być bezpiecznie właśnie mówić o tym temacie, w środowiskach, które mają fioła na punkcie zwalczania rasizmu, to mówicie o taksonie biologicznym. Ale z samymi Japończykami można o tym normalnie porozmawiać, zarówno oczywiście z utytułowanymi. Nie, no i z nie Japończykami, jeśli nie mają fioła na punkcie tak zwanego rasizmu, który oczywiście jest teorią, która się od razu w naszym tutaj obszarze kojarzy z hitleryzmem i jego zbrodniami. Teoria jednostronna. Teoria, tak, jest to teoria jednostronna, oczywiście słabo diagnostyczna, to możemy spokojnie powiedzieć, ale w wypadku no właśnie masy i mocy fizjologicznej ludzi, no to ma istotne statystyczne znaczenie. Na tym małym odcinku. Dalej. Też się decydują kwestie nie tylko rasowe, też sposób odżywiania się od stuleci. Tak, no to jest kwestia selekcji. Klimat. To jest selekcja, która spowodowała dostosowanie przede wszystkim do warunków klimatycznych. To jest bardzo istotna sprawa. Dalej. A i jest to jakość. A i jest to jakość materiału. A i jest to jakość materiału. A i jest to jakość materiału. Która określa nam zdolność
materiału do koncentrowania energii. Tak by to można ogólnie powiedzieć. Zdolność materiału do koncentrowania energii. W wypadku państwa, jest to wyrażone ułamkiem procent ludności aktywnej zawodowo lub pracującej. To się używa i takich określeń, już nie będę tu wnikał w szczegóły. Natomiast ni jest to moc jednostkowa, przetwarzana przez jednostkę masy materiału w jego otoczeniu. Jednostkę masy materiału. Myślnik jest to suma. Jest to suma mocy wewnętrznej i zewnętrznej. No właśnie, teraz słuchajcie, to jest bardzo istotna sprawa. W realnych sytuacjach już rozwiniętych społeczeństw oczywiście ta moc zewnętrzna jest dużo większa od mocy wewnętrznej. Moc wewnętrzna to jest moc fizjologiczna człowieka. A moc zewnętrzna, no na przykład przetwarzana w otoczeniu człowieka, którą on steruje, to może być kolosalna. Lotnik, który rzucał bombę atomową na Hiroshimę czy Nagasaki, sterował olbrzymią mocą. I to jest jego tak zwana moc socjologiczna. Może proszę sobie zanotować. Mazur używa tutaj dwóch pojęć. Dwukropek. Moc wewnętrzną nazywa mocą fizjologiczną, moc wewnętrzną nazywa mocą fizjologiczną. A moc zewnętrzną mocą socjologiczną. Zewnętrzną tą mocą socjologiczną. Tutaj zresztą zwracam uwagę, że dostęp do mocy zewnętrznej daje no, podstawowe dwie sprawy. Dają pieniądze i druga sprawa, tak zwana władza, czyli wykonywanie przez otoczenie poleceń danego osobnika. Stąd na przykład znane samobójstwa w wypadku utraty mocy zewnętrznej w czasie wielkiego kryzysu.
bankruci tracili, całą moc zewnętrzną, a moc fizjologiczna pozostała niezmieniona, ale popełnili samobójstwo. Bo to był taki szok, oni tylko myśleli o tej mocy zewnętrznej, jak ten Kuba chciwiec. A można było poczekać parę lat, kryzys by przeszedł i z powrotem by coś tam mieli. Oni żyli tu i teraz, tak jak nasi politycy. I druga sprawa to władza, możliwości rozkazywania. Są ludzie, którzy jak utracą władzę, to już się załamują. Hosni Mubarak jest takim przykładem. No na przykład tak. On już też swoje lata miał, ale jeszcze lat. Na stanowisku jeszcze mógł długo prosperować, bo cieszył się całkiem dobrym zdrowiem, sądząc po to. Jak go zdjęła armia w Egipcie, no to od razu pojechał do swojej rezydencji w Sharm el-Sheikh i od razu popadł w depresję. Tak jest, tak. No więc proszę was, albo na przykład w czasie wojny dowódca po przegranej jeszcze myślę, bitwie, kiedy już jednostka została całkowicie rozbita, on się ma dostać do niewoli, to woli popełnić samobójstwo, niż pójść do niewoli. To jest zjawisko, którego na gruncie powiedzmy niecybernetycznym, no to różnie tam tłumaczą psychologowie, psychiatrzy i tak dalej, ale te tłumaczenia nie mają żadnej podstaw teoretycznych. To są tylko empiryczne pewne obserwacje. I szczególnie to dotyczyło właśnie znowu Japończyków w okresie II wojny światowej. No, Japończycy właśnie nie chcieli się pod żadnym pozorem dostać do niewoli koreańskiej. Oczywiście, ale tam chodziło o motywacje etyczno-ideologiczne. To nie chodziło o zdolności sterownicze, bo harakiri popełniali również zwykli żołnierze, którzy nikim nie dowodzili, więc to była kwestia honoru samurajskiego. No, rozmawiałem z jednym właśnie takim oficerem, który mieszkał w Galicji Wschodniej i po referendum akcesyjnym do Związku Socjalistycznych Republik, ale nie europejskich, tylko euroazjatyckich, czyli SSSR, został wcielony do armii radzieckiej, do poboru i wylądował nad Amurem. I opowiada, że w 1945 roku, jeszcze przed uderzeniem Niemców na Rosję, Japończycy sądowali, jak jest obstawiona ta granica. No i mówi, że on był wtedy, ponieważ miał maturę zdaną polską, to go dali do szkoły oficerskiej i był młodszym lejtenantem. Mówi, że budzi go bajec, mówi, to jest młodszy lejtenant, Japancy na bieregu. Więc on mówi, już w kalesonach tylko za nagan chwycił i skoczył. Rzeczywiście był desant japoński. Ruscy wykonali kontruderzenie. No i jeden Japończyk znalazł się w okrążeniu i na jego oczach mówił popełnił. To się kiedyś nazywało harakiri, teraz to nazywało seppuku. W każdym razie był świadkiem, mówi, że zapamiętał na całe życie, choć później w tej dywizji kościuszkowskiej był i przeszedł strach od Lenino do Łaby. Więc sporo trupów widział, ale mówi, że tego widoku nie zapomniał do końca życia. To też to jest bardzo ciekawa historia, bo to był młody człowiek o lewicowych przekonaniach. Przed wojną jako młody działał w MOPS-ie, Międzynarodowa Organizacja Pomocy Robotnikom. I opowiadał, że wzięli go po tym referendum akcesyjnym do wojska i skierowali do szkoły oficerskiej wywiadu, czyli GRU. Ruska operatywna rozwiedka. I oczywiście go do Andersa nie puścili, ale jak się formowała nad Opą pierwsza dywizja, to go jak najbardziej tam puścili, więc był to radziecki oficer wywiadu, jak najbardziej. No i teraz jak wyglądały kariery, czyli jak wyglądał przybór mocy socjologicznej
Przyszli tam różni towarzysze Jewreje, mówiąc urzędowym językiem, bo nie można było mówić Żyd, za powiedzenie Żyd się szło w tiurmą. Nawet jest anegdota taka, jak stoi Pietia na przystanku, Wania podchodzi, co ty dłajesz? No ja pod Jewrejewaju tramwajasz, co ty durak? No ja raz skazał Żyd, nauczył trzy gada tiurmy, teraz ja nie ażydają tramwaja, tylko pod Jewrejewaju tramwaja. I to jest bardzo dobry test, jak ktoś przyjeżdża stamtąd, to domyślacie się, kto się śmieje z tego kawału, a kto się nie śmieje. Żyd, to znaczy słowo, to co u nas znaczy, znaczy Żyd to jest Jewrej, a określenie Żyd jest to jakieś właśnie przekleństwo na Żydów. Oficjalne terminologia była towarzysz Jewrej. Tak trzeba się było zwracać. Z uszanowaniem. No więc przyszli towarzysze Jewreje, którzy prawie nikt z nich nie miał żadnego przeszkolenia wojskowego. Jeden Minc był plutonowym rezerwy z Armii Polskiej, to bardzo szybko został majorem. No, ale inni nie mieli żadnych stopni, żadnego przeszkolenia. Więc na przykład towarzysz Zabrowski dostał, wymyślili coś takiego, oficer bez stopnia. Miał mundur oficerski, ale bez żadnych dystynkcji. No takie można powiedzieć, głęboko demokratyczne podejście do sprawy stopni. I teraz, jak kończyli karierę, wojnę nad Łabą, to ten młodszy lejtynant ruskiej rozwiedki, który przyszedł tam, kończył karierę w stopniu starszego lejtynanta. Więc dwa awansy miał. Z młodszego, to znaczy u nas to młodszy lejtynant, to był najniższy stopień oficerski, chorąży się nazywał, więc przyszedł jako chorąży, później awansował na podporucznika i doporucznika. Całą karierę w PRL-u w wojsku skończył w stopniu pułkownika, generalnie nigdy nie został. Natomiast towarzysz Zabrowski przyszedł jako oficer bez stopnia, a karierę kończył jako pułkownik, zastępca dowódcy armii do spraw politycznych. To macie, kto kontrolował sprawy personalny w pierwszej dywizji pierwszej armii, czy ruska rozwiedka, której przedstawiciel mi to relacjonował, czy ktoś poza nią, powiedzmy sobie szczerze, i od rozwiedki ruskiej niezależny. A ściśle mówiąc, Centralne Biuro Komunistów Polskich, które powstało w Moskwie i nie słuchało nawet Komitetu Centralnego PPR-u. PPR uważało za coś gorszego. Później tam ich scalono, ale już walki. Więc to jest walka o moc zewnętrzną. Tam właśnie było dużo ludzi, których mogli nazwać się zamiast towarzysze Jewreje, towarzysze Szczuro-Polacy, coś takiego. Nie, też takie towarzysze Jewreje, no to było z całym uszanowaniem. No zresztą jak to wprowadzono, to jeden z pierwszych dekretów władzy bolszewickiej. No to opowiadano taką sytuację na stopniach tramwaju. Stoi istny, no i robotnik tak go odsuwa i mówi, towarzysz Jewrej, bywsza żydowska Jarosza. Więc on zastosował po prostu starą i nową nomenklaturę, żeby się nikt nie czepiał. A Roża to jest po rosyjsku? No, morda, po prostu. Aha. Roża Kierpicza prosi, to znaczy morda cegłę prosi, żeby przymrznąć cegłą. No. Więc takie to były, powiedzmy, w Sojuzie w one czasy układy. Zresztą również dowód niezależności od Moskwy dali towarzysze istni. W 1956 roku przecież Chruszczow tutaj chciał wymusić usunięcie z władz w PZPR-ze towarzyszy Jewrei. Uważa, że jest za dużo tego towarzystwa i nie można im ufać. Się nie udało. Październik był, jak Rokossowski powiedział na siódmym plenum. To jedyne plenum, którego scenogram nie został opublikowany w Nowych Drogach. Jak powiedział, że no, towarzysze, my nie możemy prowadzić takiej polityki, żeby towarzysze pochodzenia żydowskiego tutaj jakoś forować, bo to rodzi antysemityzm. Zazdrość, antysemityzm. A my jako internacjonaliści nie możemy prowadzić polityki
generujący antysemityzm. No to jeszcze spokojnie przyjęto, ale dalej mówi, no i musimy szanować godność narodową Polaków. Tutaj już nie wytrzymali. Prosimy. Już jest pana sprawa. Tak? O, to dziękujemy. To zaraz pójdziemy. I ta Tarkuna Majkowska, pierwszy sekretarz KW w Łodzi, skoczyła jak nie wrzaśnie. Chcecie mieć wojnę? No będziecie mieli. Już 3 dni potem na Uniwersytecie Warszawskim studenci wrzeszczeli Prokoszowski precz do Moskwy. A ja w Gliwicach też to wrzeszczałem. Ze wstydem przyznaję. To jest czysty marketing. Pan, ale marketing też jest ważny. Pan Targin, jeszcze ekonomia cybernetyczna dzisiaj, pan docenta. Czy będzie coś na No przecież to co miał mówić. To jest to, co cybernetyczna. Tak mówimy o produkcie globalnym. No tak. Jak mówimy o tych parametrach, to jest już czysta ekonomia cybernetyczna. Jak najbardziej zaraz. Słuchaj, przypomnij mi, że od 28 muszę jeszcze te klucze oddać, dobra? Dobrze, ja potem mam wyścigali mnie i kłopotów nie czekajcie. Było. Czekajcie. O który? 28. Ja tu nie widzę mojego... Aha, moich okularów tu doczytałem. Ale tutaj możemy tu siedzieć. Zostały tam jakieś okulary na dole? Nie wiem. Czy tam... To ja zejdę i zobaczę. Okay. Proszę sprawdzić, bo tak... Słuchaj, zamknięta jest na klucz, więc ja mam klucze, ja muszę zejść. Bo ty pozałóż klamkę, no. No nie mam tutaj dziękuję. Okularów jeszcze sprawdzę, aha, czy do kieszeni nie. To jest zaczekaj. Sekundę proszę sprawdzić, żeby tam nie szukać jak to tu jest. Nie no, okulary musiałem zapomnieć. Kurczę. To się zdarza. Dobrze, nie. A nie, są. Aha, do kieszeni wsiadam. Już dwóch kandydatów położył. Czyli syndrom do nacinarek. No to dziękuję bardzo, ale zawsze trzeba sprawdzić. Jak mówił kapitan Wieprzuś, student szeregu sprawdza sam siebie. Myśmy go nazywali Wieprzuś. Czyli syndrom pana Hilarego. Pokazało się, że okulary są. Okulary są. No więc słuchajcie. Na własny nos. Z tym... no Rokoszowski, jego brat rodzony był nadkomisarzem służby śledczej Policji Państwowej, która ścigała komunistów. Tak. A sam Kościa prawdopodobnie z tego powodu miał być rozstrzelany jako polski szpion. Kiedy uniknął rozstrzelania. Jeszcze był taki inny człowiek, i to działający w Armii Krajowej, bo ten miał z kolei ojca Rosjanina, a matkę Polkę. Jerzy Szajnowicz Iwanow, który działał w oporu antyniemieckim w Grecji. Ach, słynny, tak. To cały film był o nim. Jak on wysadzał też czas. Już teraz długo. I teraz słuchajcie. Czy podyktowałem już co to jest dni? Tak. I dwa pojęcia. Moc fizjologiczna i moc socjologiczna. Moc zewnętrzna i moc wewnętrzna. Dni to jest przetwarzanie całej mocy i zewnętrznej i wewnętrznej. Zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. I teraz wprowadzamy oznaczenie. Oznaczamy iloczyn C od TI razy A od TI. Oznaczymy sobie jedną literą, C z indeksem A od TI. Taki drobny, formalny zabieg. I to po prostu jest liczba ludności czynnej zawodowo. Liczba ludności czynnej zawodowo. Liczba ludności czynnej. Zawodowo. Bo to jest całkowita liczba. A to jest procent, ale wyrażany ułamkiem. To jest istotne. Nie tam powiedzmy 50%, tylko 0,5. No tak pomnożymy C
przez 0,5, to będziemy mieli liczbę ludności czynnej zawodowo. Ale wiecie co, ja podejrzewam, że ona się nabrała. Ona to pomyliła z ekonomią. No, jako przykład zastosowania dawałem przykład ekonomiczny, ale to, no, to jest szczególny przypadek. Musisz popracować, żeby przyszli jeszcze raz. Nie chcą, to nie ma coś. Nie, ale po jednym fragmencie nie sposób zobaczyć, czy to jest. Opowiadałem wam, jaką selekcję robił pewien jegomość, no też no takich jakichś tam dalszych rzeczy. Zebrał kandydatów, posadził, powiedział, że ma teraz godziny milczeć. Jak ktoś się słowem odezwie, odpada. Ci, co przeszli tę selekcję, to znowu ich zebrał, posadził i powiedział, teraz macie 2 godziny milczeć. To słówkiem się odezwie, odpada. No to ci, co przeszli ten drugi szczebel, to zebrał ich, posadził i kazał im 3 godziny milczeć. I znowu, jak ktoś nie wytrzymał, pisnął coś, odpada. I dopiero ci, co przeszli, 8 godzin. No, w sumie 6. To ci dalej byli szkoleni. Więc u nas to my tak uważamy, że wstępna sprawa to jest 3. Jak gdzieś jakaś nowa grupa się formuje, to jak długo nie wytrzymają 3 szkoleń, takich po 3 godziny, to nawet więcej mam, jak tamte 9. No. To nie ma co tam w ogóle jeździć na stałe. Mieliśmy taki numer, że w Bolesławcu była grupa, co się pół roku zbierała, to było więcej jak 3 spotkania. Ale na ostatnim spotkaniu już chcieli działać. Już tutaj. I mówią, że to jest taka grupa, co utworzyła partię, już zarejestrowała. Już chce działać koniecznie. I oni też tutaj chcą przyjść. Ja mówię, no proszę bardzo. Do nas? No nie do nas, tylko w Bolesławcu. No ale powiedział pan, że oni też chcą tutaj przyjść. No tam, tu w sensie. Tutaj w Bolesławcu. Tutaj w Bolesławcu. Znalazłem. No właśnie, to jest jak komunikacja jest bez dodatkowych. To nie ma informacji, kolega, słusznie. Ale informacja pierwsza była w Bolesławcu. Nie odniosły się od nich. Więc teraz jesteśmy w Bolesławcu. No i ci z Bolesławca mówią. Trzeba wspólnie z nimi. No i na tym posiedzeniu, to było w maju w zeszłym roku, okazało się, że z tej grupy bolesławieckiej było mniej niż jedna, w ogóle mniejszość była, większość była tych nowych. No to trzeba było od początku z nimi mówić, bo nie rozumieli pewnych rzeczy. No i proszę was, oni później już działać musimy, myśmy tutaj poszli, media ściągnęli, a te media ich olały oczywiście. I to mówili, kochani, jak wy liczycie w działaniach narodowych, to tacy byli narodowcy, albo narodawcy co najmniej, to jak wy liczycie na tradycyjne media, prasę, radio i telewizja, to przyjmijcie z dobrym przybliżeniem, że to jest wszystko kontrolowane przez wroga. To jest pewne przybliżenie, ale przyjmijcie to. Tylko internet. A macie chociaż blog albo stronę? A nie, myślimy o założeniu. Mówię, to zamiast rejestrować partię, chcieli urządzić w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Oczywiście w ostatniej chwili im teatr wymówił, musiałem gdzieś tam szukać gdzie indziej. No, lekcję, którą myśmy w partii przerabiali już na wszystkie boki i strony, ale jak się od tego zaczyna, to jest nic nie warte. No, żeśmy wobec tego, że do tej grupy bolesławieckiej już po wakacjach zaprzestali jeździć, bo zaproponowaliśmy im, żeby do Wrocławia dojeżdżali. No, do autostradą dobre połączenie. No dobra, więc teraz proszę was, to jest to oznaczenie i przy tym oznaczeniu, oczywiście moc całkowita, wyrazi się bardzo ładnie.
moc całkowita, P od T i będzie CA od T i razy ni od T i. I to jest już znany z ekonomii wzór, który no, może zmienić. Ekonomistów i myślał, że to jest to. A zaraz przejdziemy do innego zastosowania, którego na studiach ekonomicznych nie ma. A to jest znane z ekonomii. No po prostu CA to jest liczba ludności czynnej zawodowo, a NI to jest, no powiedzmy na przykład, średnia społeczna wydajność pracy, jakoś tam mierzona. To jest inna sprawa. Można w pieniądzach, to jest marna miara, ale można mierzyć w jakichś konkretnych produktach wyprodukowanych, jak liczono w PRL-u, albo sprzedanych, jak teraz. Widzicie, teraz nie jest sztuka wyprodukować, sztuka sprzedać. W PRL-u nie sztuka było sprzedać, sztuka była wyprodukować. No to jak Urban się śmiał, myśmy podchodzili od innej strony, niż teraz się podchodzi. I proszę was, bodźce, może proszę sobie zanotować. Bodźce. Zarówno energetyczne, jak i informacyjne. Mogą wpływać albo na zmiany CA, myślnik, jest to rozwój ekstensywny, albo ma wpływać na... mogą wpływać albo na zmiany CA i wówczas jest to rozwój ekstensywny, znaczy bodźce B od TI mogą wpływać na CA od TI. To jest rozwój ekstensywny. Albo na zmiany ekstensywny. Albo na zmiany CA jest rozwój ekstensywny. Tak, to jest znane z ekonomii tradycyjnej. My tu nie wywracamy wszystkiego do góry nogami w ekonomii. Tylko podchodzimy w sposób bardziej ogólny i bardziej diagnostyczny. Albo też B od TI wpływają na NI od TI. Jest to rozwój intensywny. O. Można to napisać tak. Zmiany zapiszemy sobie jako różnicę delta PI. Delta PI może być albo w taki sposób, że delta CA no, idzie w górę, tak zaznaczę, a NI TI jest w przybliżeniu stałym. Albo CA jest w przybliżeniu constans, natomiast NI od TI rośnie. To się bawi, to jest rozwój. No to byś właśnie rękę udawało. Koło
jest. Czyli dwa modele rozwoju. Ekstensywny to jest model, w którym liczba zatrudnionych rośnie, a wydajność pracy, średnia wydajność pracy jest mniej więcej stała, albo odwrotnie, liczba zatrudnionych jest mniej więcej stała, a wydajność pracy rośnie. To jest wtedy rozwój intensywny. W PRL-u dominował rozwój ekstensywny. W tej chwili dominuje oczywiście rozwój intensywny, ale jest to właściwie rozwój in minus, dlatego że liczba zatrudnionych maleje. No właśnie. I taki jest, że zatrudnionych maleje, a obowiązków przyrasta. Tak. I teraz. Poza biurokratami oczywiście. A nie, biurokracja rośnie w sposób ekstensywny, to wybitnie. Oddziaływanie. Bodźców na system. W rozwoju intensywnym polega na rozwoju intensywnym polega na wprowadzaniu informacji do systemu. Wprowadzaniu informacji do systemu w postaci nowych wynalazków technologicznych lub organizacyjnych. Może ono być stymulujące lub destymulujące. W technologicznym lub organizacyjnym. Może ono być stymulujące lub destymulujące. Oczywiście rozwój ekstensywny jest możliwy wtedy, jak rośnie podaż siły roboczej. Czyli musiał być tam kilkanaście lat wcześniej odpowiednio duży przyrost urodzeń, albo musi być odpowiednio duża imigracja, zasycanie siły roboczej z zewnątrz. Natomiast w wypadku rozwoju intensywnego, no to wynalazki technologiczne lub organizatoryczne. I to jest chyba oczywiste, tu nie ma co dawać przykładów, można znaleźć multum w historii Polski po II wojnie światowej, można ich znaleźć bardzo dużo. Natomiast pokażę przykład nietrywialny, to znaczy jak przy pomocy bodźców można wpływać informacyjnych, można wpływać destymulująco na rozwój ekstensywny. Proszę sobie teraz zanotować, no mamy jeszcze godzinę, to możemy temat zacząć. Pokażemy przykład informacyjnego oddziaływania bodźców destymulujących,
procesów destymulujących rozwój. Ekstensywny w XIX wieku. Na przykładzie rywalizacji francusko-angielskiej. To były wtedy dwa największe mocarstwa. Europy i właściwie świata, bo Stany Zjednoczone dopiero zaczynały się stawać mocarstwem. No, Anglia i Francja były już mocarstwami. Na początku XIX wieku Francja była niewątpliwie pierwszym mocarstwem Europy, a pod koniec tego wieku już Wielka Brytania. I tu sobie zrobimy taką tabelę. Dogmatyczna wojna Anglicy ma w rękach jedną czwartą Niemiec. Tak jest. I pod względem liczby ludności, i pod względem obszaru. To jest ciekawe. Więc tu sobie zrobimy na przykład. To już wszystko macie. Jeszcze do dzisiaj zostało z tego Kanada, Nowa Zelandia. Każde z Niemiec. Australia niby. Królowa brytyjska jest głową państwa. Tak. Reprezentowana przez gubernatora generalnego. Tak, to jest. W tych trzech przypadkach, czy nawet jeszcze więcej, że Bermudy i tam jakiś kraj na Pacyfiku jest jeszcze. Tak jest. Także w Australii nie ma coś poświęcanego. Tak, zaprosił mnie Tymiński do Kanady i miałem prelekcję dla Polonii w takim klubie wojskowym kanadyjskim, to przemawiałem pod portretem królowej. Sędziowie w perukach i tak dalej. To jest tak, że królowa jest głową państwa. Natomiast gubernatorem zawsze jest albo Australijczyk, Kanadyjczyk lub Nowozelandczyk. Zresztą. Miejscowy. Tylko jest mianowany przez królową. Znaczy wygrywa wybory, potem królowa to przyjeżdża, albo on jedzie do Londynu. Ale jest. Tu będzie, słuchajcie, rok. Początek XIX wieku, rok 1800 i koniec tegoż 1900. Tutaj będzie Francja. Będzie Francja. A tu będzie Anglia. Nie powinieneś posługiwać się stereotypami. Z Walią. Ale jedną, przynajmniej większość. Dane statystyczne, poproszę. I Szkocja. Na której się wzorowałeś. Tu jest Francja, tu jest Walia. Z Anglią i Szkocja. I tu będzie... A mam różne kolory. Będę używał różnych kolorów. To są tutejsze. Teraz użyję swoich. Tu wyliczę. O. Czerwony. Tu będzie, słuchajcie, ludność. Miliona. Znaczy licea. A tu będzie produkcja.
surówki żelaza. W tysiącach ton. I tu to samo. Tu równość. W milionach, a tu będzie produkcja surówki żelaza. Produkcja surówki żelaza w XX wieku stali jest dość dobrym miernikiem, co wykazał profesor Kurowski w swojej pracy habilitacyjnej, historyczny proces wzrostu gospodarczego, tej, którą Gomułka na plenum napiętnował, że jest to antymarksistowskie. Ale znam marksistę, który mówił, że no wreszcie jakaś porządna marksistowska praca, więc te sprawy wcale są subiektywnie oceny. Ja tam się nie podejmuję oceny, czy to jest marksistowskie, czy nie marksistowskie. A to właśnie dziwne, przecież Gomułka chciał, żeby jak najwięcej pieniędzy było w kasie państwowej, nie chciał żadnych długów. A Kurowski to jeszcze ułatwił z tą pracą. Więc teoretycznie to było, praktycznie to było zbieżne. Nie, no Kurowski tam wykazał, że rewolucja bolszewicka nic nie dała Rosji. Tylko cofnęła 15 lat, a później Stalin kontynuował tylko trend Wittego sprzed I wojny światowej. To była herezja. Kurowski to wykazał wykresami dokładnie. Czyli Gomułka uznał, że to jest młody stalinowiec. Profesor Kurowski nie, został nie. No skądżeż? No przecież dogmat był taki, że dzięki rewolucji październikowej Rosja zyskała gospodarczo, podniosła się na wyższy stopień rozwoju, a Kurowski wykazał, że wprost przeciwnie, cofnęła się po tam ćwierć wieku mniej więcej. Tak, ale mógł dopisać, że w tej publikowanej wersji, że to był wynik wojny, działań wojennych w Rosji, a dopiero później, kiedy już nastał pokój w Związku Radzieckim, to można było kontynuować i że po prostu to tak, to było nie do ugryzienia. Na przykład wojna, to w kraju dobrze się rozwijającym wpływa na rozwój. Nigdy tak się nie rozwinęła gospodarka USA jak w czasie pierwszej, a później w czasie drugiej wojny. A więc to co pan powiedział, było całkowicie sprzeczne z faktami statystycznymi, a Kurowski trzymał się statystyki. A jeszcze pytanie, jaki miał... Wojna trwała 5 lat, a później bolszewizm trwał... Jaki wpływ miała wojna secesyjna, czyli domowa? No właśnie, wojna zewnętrzna. Secesyjna to jest inna sprawa, natomiast secesyjna przyspieszyła, oczywiście. Nastąpiła eksplozja. No to znaczy, że się pomyli. Jak najbardziej. Wiecie pan, no, statystyka to jest brutalna rzecz. Dlatego różni mędrcy tradycyjni unikają, bo ostatnio Balcerowicz. Nasłuchałem się go sporo, ale jakoś on statystykami nie operuje, tylko agitacją. Cóż mówię, się odpowiedzą? Więc słuchajcie, ludność Francji liczyła w 1800 roku 28 milionów, 25. Milion produkowali. No. Tu. Kilogramy pudru, słodzieni. Widzisz. A ludność Anglii... liczyła z Walią i Szkocją 10,5 miliona. Zdecydowana przewaga Francji około trzykrotna. I Francja była pierwszym mocarstwem wtedy Europy. Jeśli chodzi o produkcję surówki żelaza, to tak. 140. Natomiast wraz z podbitymi 200. Z
podbitymi krajami, bo 1800 to już pracowali huty Belgii, Luksemburga, tu wraz z podbitymi, z koloniami. Nie z koloniami. Francja napoleońska podbijała nie kolonie, tylko tu, na terenie kontynentu europejskiego. Przede wszystkim Belgia, tu się najbardziej liczy. Natomiast Wielka Brytania produkowała 190 tysięcy ton surowców żelaza. Ale zobaczcie, widzimy, że jeśli chodzi o energię sterowaną w otoczeniu, to Anglia mniej więcej dorównywała Francji. Francja miała nieznaczną przewagę po podbiciu przede wszystkim Belgii. Zresztą nie tylko Belgię podbili, ale z punktu widzenia właśnie przemysłu to było ważne. Część Niemiec też. Anglia, chociaż miała trzy razy mniej masy socjologicznej, nazwijmy to, to miała większe NI. Zmazały. Średnia społeczna wydajność pracy była większa, dlatego że rewolucja przemysłowa związana z wynalezieniem maszyny parowej i zastosowaniem jej w przemyśle, a zwłaszcza w produkcji żelaza, najpierw dokonało się właśnie w Wielkiej Brytanii. No tak, James Watt słynny. No właśnie, i z pewnym opóźnieniem to przyszło do Francji. Tym niemniej, jak widzimy, to były dwa główne mocarstwa w sferze socjoenergii, a w sferze socjomasy Francja górowała. No i widzimy, że Anglia dopiero wtedy mogła pobić Francję, jak podłączyła swój potencjał do socjomasy rosyjskiej. I dopiero sojusz Wielkiej Brytanii z Rosją doprowadził do upadku Francji. No dobrze, ale teraz co się działo w ciągu XIX wieku? Ano weźmy koniec. Oba kraje zresztą przerabiały rewolucję przemysłową. Francja trochę z opóźnieniem, ale też później doganiała, budowały imperium kolonialne. Anglia swoje, Francja swoje. No jakie były rezultaty? Tego. Od 2 metry do przodu. Ale tu zaraz będziemy na liczbach to omawiali. Więc pod koniec XIX wieku Francja miała 40,68 miliona ludności, a Wielka Brytania miała 37,00. Chodzi oczywiście o same wyspy brytyjskie. Mówimy o wyspach brytyjskich. Tylko i wyłącznie. Tak jest. No to było jądro. Jeszcze tam oczywiście pewna część ludzi poszła do kolonii, z tym, że Brytyjczyków więcej. Przez XIX wiek się szacuje, że 9 milionów Brytyjczyków poszło do kolonii. A mieszkańcy właśnie tych dominiów, czyli właśnie Kanada, tam gdzie ludność do dominiów i kolonii, tak. Większością to... Natomiast jeśli chodzi o produkcję surówki żelaza, to Francja pod koniec produkowała 2 miliony 714 tysięcy, no 2 miliony 714 tysięcy, a Anglia 9 milionów 100 tysięcy. No i to nam tłumaczy, dlaczego Imperium Brytyjskie było, jakby to powiedzieć, no, rząd wielkości dużo mocniejsze. No może nie o rząd wielkości, ale tak no, ponad trzykrotnie. No, trzykrotnie. I teraz słuchajcie, proszę sobie zanotować, ja podyktuję. Aha, tu źródło trzeba podać. Zawsze jak się podaje jakieś informacje albo cytuje, trzeba podawać źródło.
Źródła są dwa. Tu na dole źródło. To jest Stefan Kurowski. Historyczny proces. Proces wzrostu gospodarczego. Warszawa. Teraz czuje pan profesor Kurowski? No słabo. A skąd on to wziął? To tam wziął. No, olbrzymią literaturę tam przytacza. Oczywiście zagraniczną głównie. A tu jest mały, ja podaję skąd ja brałem. Ja już nie musiałem teraz po tej literaturze, tylko wziąłem książkę Kurowskiego. Oraz mały rocznik statystyczny. Warszawa. 1939. To są dwa źródła, z których brałem dane do tej tablicy. Teraz dyktuję. Roczną produkcję surówki żelaza. Potraktujemy jako syntetyczny miernik aktywności społecznej całego narodu. A J N. To odwołuje się do naszych poprzednich zajęć. Nie mówiliśmy, co to jest aktywność społeczna i co to jest wartość społeczna informacji. Gdzie J, ten wskaźnik J, to znaczenie państwa. Dla Francji, dla J będziemy oznaczać FR, a dla Anglii J będzie Ang. Tak będziemy oznaczać. Czyli J jest dwuwartościowa, albo FR, albo natomiast roczną produkcję
Natomiast roczną produkcję w przeliczeniu na jednego członka społeczeństwa, członka narodu, przepraszam. Natomiast roczną produkcję w przeliczeniu na jednego członka narodu produkcję w przeliczeniu na jednego członka narodu potraktujemy jako miernik jego aktywności jednostkowej. A jeden J. Jeden J. I to J oczywiście albo for, albo ang. A jeden J od TI. TI to jest oczywiście rok. W tym wypadku i będzie równe albo 1800, albo 1900. Jednostkowy, to jest dalej. Czyli A1, A J? Jego jest miernik jego aktywności jednostkowej, A J1 pod spodem, nie N, N to jest całego narodu, tu jest 1, od tej. TI oczywiście będzie TI. No to tak. I będzie równe albo 1800. Albo będzie równe 1900. Mamy szczęście, bo teraz tam jest ten zespół protestancki, więc by nam zagłuszali. Całe szczęście, że tu jesteśmy. Ale już klucz oddałem. Nazwijmy to zespół paraprotestancki, żeby wyobrażać, albo quasi-protestancki. Bo to się uczymy jakościowej teorii informacji, żeby ją stosować. Tyle, że trzeba też rzeczy tradycyjny język zawiera stereotypy obraźliwe. Nasz język nikogo nie obraża. Można powiedzieć kryptoprotestancki też. Kryptoprotestancki. Ale krypto to nie jest z jakościowej teorii informacji. Dalej, myślnik. Możemy ją traktować jako miernik. Znaczy to A1 oczywiście. Możemy ją traktować jako miernik wartości społecznej. Jako miernik wartości społecznej wyprodukowanych i wprowadzonych do systemu społecznego informacji. Wyprodukowanych i wprowadzonych do systemu społecznego informacji. No tam żeśmy już przedtem pisali, że to zależy od wprowadzania informacji o wartości sterowniczej albo w postaci wynalazków technologicznych albo organizacyjnych. Dalej piszemy. Liczbę ludności oznaczymy literą LJ od TI. Przypominam, że J jest albo Francja, albo Anglia.
L, J od TI. L, J od TI. Bo równości oznaczymy literą L, J od TI. Teraz do wzoru Mazura możemy podstawić. Teraz do wzoru Mazura możemy podstawić. Proszę bardzo. P. Z indeksem J. Od TI. Podstawimy sobie AN, J od TI, czyli aktywność całkowitą traktujemy jako miarę mocy całkowitej. Indeks tylko oznacza, J oznacza Francję lub Anglię. Dalej. Zamiast C od TI w wzorze Mazura podstawimy sobie oczywiście L, J od TI, a zamiast Mi od TI podstawimy sobie A1, J od TI. Przy tych oznaczeniach wzór Mazura przybierze postać. Przy tych oznaczeniach wzór Mazura przybierze postać. A używamy równot czy równoznaczny? Równy. Równy w rozumieniu ogólnojakościowej teorii informacji. Równoznaczny, nie używamy słowa terminu równoznaczny. Trzy kreski. Trzy kreski to jest tożsame. Tożsame to jest używane na poziomie aksjomatycznej teorii poznania i relacje są tożsame tylko w tym samym systemie. Natomiast jeżeli już mamy inne systemy, to może być tylko równość relacji, już nie tożsamość. To jest takie rozróżnienie. Matematycy to inaczej definiują, ale te definicje są nam do niczego niepotrzebne. Informatycy jeszcze inaczej. Tak. Jeszcze inaczej. Czy informatycy niby tak jak matematycy, ale to tak naprawdę nie jest. Nie jest. Ale tak naprawdę to w informatyce to zupełnie ma inne znaczenie jako symbol. Oczywiście. Więc my tutaj precyzyjnie definiujemy. W aksjomatycznej teorii poznania jest to relacja pierwotna, oznaczająca tożsamość, że to jest to po prostu. Tak jak w kampanii wyborczej kandydat na prezydenta, dzisiejszy prezydent zobaczył Palikota i mówi, ty żeś to, więc sprawdzał, czy to jest tożsamość. Natomiast jeżeli mamy relacje w różnych systemach, to jest takie samo, ale nie to samo. I wtedy używamy dwóch kresek. Jest to też relacja pierwotna, ale na poziomie ogólnie jakościowej teorii informacji. To myśmy omawiali półtora roku temu dokładnieśmy patroszyli te sprawy. Także ja teraz tylko to tam powiedzmy, no definiuję, ale no to to jest inna sprawa, jak się zbierze odpowiednia grupa, która będzie chciała od początku te rzeczy przerabiać, to bardzo proszę, będziemy mogli to robić. Na razie można sobie to tylko odsłuchać z nagrań. Przekształcamy wzór Mazura, tak? Czyli podstawiamy do wzoru Mazura, tak. A i od tej. To jest wzór, który ma, jest równy, ale nie tożsame z L,
J, T i razy A, J od TI i razy A, 1, J od TI. O. To jest po prostu taka forma wzoru Mazura dostosowana do, zastosowana właściwie do analizy z dwóch narodów, angielskiego i francuskiego. Teraz załóżmy, że w badanym okresie A Francji od TI podzielone przez A Anglii od TI jest w przybliżeniu stała, czyli konstans. To jest takie przybliżone założenie. Wówczas to możemy tak pod strzałką sobie zaznaczyć symbolicznie. Wówczas C A J od T i będzie równe L J od T i. A ściśle mówiąc, może jeszcze od razu krok dalej pójdę. Wówczas CA niech będzie CAJ równe w tym wypadku to będzie LJ od TI razy AJ od TI. A stosunek C A Francji do C A Anglii od T I będzie taki sam jak L Francji od TI do Anglii. Tak to będzie ściśle wyglądało.
Co to realnie znaczy, to co ja tu napisałem? Otóż to oznacza takie założenie, że procent ludności aktywnej zawodowo we Francji jakiś tam był i w Anglii jakiś tam był, nie mamy tych danych. Ale jeśli założymy, że on stosunek tego właśnie procentu Anglii we Francji przez XIX wiek się nie zmieniał, bo mniej więcej taki sam, no to dalej możemy porównywać już po prostu liczby ludności, którymi dysponujemy. I stosunek będzie taki sam. Te liczby oczywiście nie będą takie same jak cała ludność. No dobrze. Zakładamy, że to był mniej więcej stałe. Przy powyższych założeniach możemy wyliczyć stosunki. Przy powyższych założeniach możemy wyliczyć stosunki. Możemy wyliczyć. Wynosi 2,69. Tutaj sobie policzymy również dla tego roku. A N Francji dla tegoż roku 1800 do AN Anglii w 1800 roku. No i to liczmy nawet dla tej Francji bez podbitych terenów, dlatego że dla 900 roku mamy takie dane, więc jakbyśmy podstawili to by było nieporównywalne z danymi na koniec wieku, więc ja wstawię tutaj tą liczbę 140. Dane na koniec wieku obejmują tylko Francję. Tylko Francję, tak. To musi być porównywalne, bo inaczej to porównujemy nie te same obiekty. Już trzymamy tą liczbę dla Francji, to jest to 140, to jest 0,737. No i wreszcie jednostkową moc, a jednostkową Francji w roku 1800 dzielimy przez jednostkową moc społeczną Anglii również w roku 1800 i tutaj mamy, no to już jest mniejsze, to jest 0,274. Jak te współczynniki będą wyglądały dla porównania pod koniec wieku. Więc liczba ludności L Francji
dla roku 1900 podzielona przez liczbę ludności Anglii na 1900 będzie 1,10. Czyli widzimy, że znacznie zmieniło się na niekorzyść Francji. Natomiast zobaczmy, jak te inne wskaźniki będą. AN w Francji w 1900 przez AN Anglii w 1900 równa się 0,298. Więc zmalało no tak dwuipółkrotnie. Oczywiście na niekorzyść Francji. Natomiast moc jednostkowa A1 Francji w roku 1900 podzielona przez A N Anglii w tymże roku 1900 wynosi 0,271. To są bardzo ciekawe sprawy i proszę to sobie przepisać, a zaraz będę to komentował. Na razie przepiszcie. Spokojnie. No i proszę spojrzeć. To bardzo ciekawe. Po pierwsze, dystans technologiczny, którego miarą jest A1, czyli średnia społeczna wydajność pracy, już się nie pogłębił. Mniej więcej jest taki sam 0,274, tam 0,271. To nie jest apteka. Można powiedzieć, że to jest konstans. Całkowita moc zmieniła się na niekorzyść Francji. Można nawet wyliczać stosunek ludności w Imperium Angielskim do ludności w Imperium Francuskim, czy stosunek powiedzmy powierzchni. Też się oczywiście to zmieniło na niekorzyść Francji analogicznie. Czyli to się zmieniło na niekorzyść, no ale nie z powodów technologicznych. Tylko z powodu, no właśnie. W takim samym stopniu, jak się zmienił na niekorzyść Francji stosunek liczby ludności, w takim samym stopniu się zmieniło, łatwo przeliczyć, w takim samym stopniu się zmieniła powiedzmy stosunek tej mocy całkowitej jednej do drugiej. I Francja przegrywała w XIX wieku. Z francuskiego angielski stał się międzynarodowy. Z francuskiego, no między innymi oczywiście. Tak. Jak powiedzmy jeszcze na początku XIX wieku nawet oficerowie armii rosyjskiej walczącą z Francją rozmawiali ze sobą po francusku, to już później angielski wchodzi. Do dzisiaj już oficerowie armii rosyjskiej
raczej znają język angielski, chociaż Francję traktują jako swojego prawie sojusznika angielskiego, ale ten język angielski dominuje. No i przede wszystkim rozwój imperium. No, proszę was, tutaj widzimy, że u podstaw tej degradacji roli Francji, która z pierwszego mocarstwa Europy i właściwie świata została zdegradowana do roli już mocarstwa czwartego mniej więcej, bo wyprzedziły ją i Stany Zjednoczone w międzyczasie i Niemcy, a już tym się tutaj w tej chwili nie zajmuję, później się zajmiemy takimi analizami globalnymi, ale ja chcę uchwycić tutaj rolę czynnika demograficznego. I teraz powstaje pytanie, coś to się takiego stało we Francji, co takiego się stało w Anglii, że po prostu no, ten rozwój demograficzny Francji został zahamowany, chociaż jeszcze trudno tu mówić o wymieraniu Francji, ale rozwój bardzo silny, burzliwy, który miał miejsce w XVIII wieku, już tutaj był rozwojem powolnym raczej. Zaimplementowali malthusjanizm w Francji. No właśnie. I teraz i na następnych zajęciach, słuchajcie, my sobie dokładnie omówimy te ścieżki, którymi bodźce destymulujące rozwój demograficzny, ale bodźce informacyjne. Bo to nie były bodźce ekonomiczne. No widzimy, że stosunek natężenia bodźców ekonomicznych wprowadzanych do gospodarki angielskiej do stosunku analogicznego, analogicznych bodźców wprowadzanych do gospodarki francuskiej był stały mniej więcej przez cały XIX wiek. Tylko musiały tu działać nie bodźce energetyczne, nie energia robocza, nie bodźce energetyczne, tylko bodźce informacyjne. I to jest ciekawe, nietrywialne i obalające tezę ekonomistów czy zwolenników ekonomistycznego światopoglądu, że gospodarka decyduje o wszystkim. Czasem decyduje, czasem nie decyduje. No tu właśnie o przegraniu rywalizacji między o tym, że Francja przegrała rywalizację z Anglią w XIX wieku, bynajmniej nie bodźce ekonomiczne zadecydowały, tylko bodźce informacyjne, które oddziaływały na świadomość ludności francuskiej, narodu francuskiego. I my to sobie dokładnie prześledzimy. Ja wam to nawet dokładnie podyktuję, bo ta sprawa jest, no chyba poza mną nikt tego nie badał. Brytyjczycy po prostu zwymiotowali wraz z flegmą masonerię do Francji. I to się tam zagnieździło, że... Proszę pana, ale w Wielkiej Brytanii masoneria cały czas działała i działa. Ale na korzyść państwa brytyjskiego. No właśnie, masonerię. A we Francji odwrotnie. A we Francji odwrotnie. Ale... Chociaż ci Francuzi, którzy... Ale proszę pana, masoneria, mówiąc z pana językiem, została zwymiotowana do Francji już w pierwszej połowie XVIII wieku. Anglicy byli szybci, szybcy, bardzo szybcy. No dobrze, ale to jeszcze nie zadecydowało o tym wyścigu. Jeszcze przez cały XVIII wiek, mimo działania masonerii, Francja była pierwszym mocarstwem. Musiał się to tam zagnieździć, rozwinąć, zdobyć wpływy wśród arystokracji, zacząć wydawać odpowiednie pisma, a potem wywołać rewolucję. To trwało cały XVIII wiek. No tak, rewolucję wywołano, a jeszcze po rewolucji moc Francji jeszcze wyrosła. Także to nie jest takie proste. Napoleon, proszę, to jest inna paraka. Napoleon, oczywiście. Więc zależność nie jest taka prosta. Ja przestrzegam, proszę pana, przed stosowaniem klucza ideologicznego, bo masoneria działa w płaszczyźnie ideologicznej i robi dywersję ideologiczną. Przestrzegam przed stosowaniem klucza ideologicznego do bezpośredniego rozwiązywania problemów
strategicznych, no i tym bardziej operacyjnych. To, co my tu rozważamy, to jest problem strategiczny. I powiedzmy, od razu mogę powiedzieć, że będziemy tu śledzić oddziaływanie maltuzjanizmu i neomaltuzjanizmu, a Malthus nie był masonem. Inna rzecz, że masoneria to przechwyciła, ale to jest zupełnie inna sprawa. Nie mógł być masonem, bo był rzymianinem, więc... Więc, proszę pana, klucz masoński nie może stanowić jako wytrych do rozwiązywania problemów strategicznych, a tym bardziej operacyjnych. To jest błąd, który popełniały policje kraju Świętego Przymierza i dlatego, nie rozumiejąc istoty działania masonerii, nie był w stanie przeciwdziałać jej wpływom. O to chodzi. Więc przestrzegam przed tym. Tutaj będziemy śledzili dywersyjną propagandę strategiczną, w której między innymi też uczestniczyły loże masońskie, ale nie one to wymyśliły. A kto to wymyślił, jak to działało, to będziemy mówić na następnych zajęciach.